Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest pułkownik Piotr Wroński. Wiele lat pracy w wywiadzie, wcześniej w kontrwywiadzie, zaczynał w Służbie Bezpieczeństwa, pozytywnie zweryfikowany, a dziś porozmawiamy o czymś, co musi być i pewnie jest konikiem pana pułkownika, czyli lustracją. O tym, czy w Polsce dokonała się lustracja, w mojej opinii nie. Lustracja, czyli ujawnienie współpracowników Służby Bezpieczeństwa i służb wojskowych, którzy działali na rzecz PRL-u. I pytanie, dlaczego ona miała być przeprowadzona? W mojej ocenie głównym i jedynym powodem uzasadniającym lustrację była kwestia tego typu, żeby te powiązania nie były powodem szantażu. Lustracja w Polsce zaczęła się od Komisji Michnika od kwietnia 1990 roku, kiedy wpuszczono komisję na wniosek Henryka Samsonowicza, ministra edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, zespół badawczy bardzo nieformalny, niedokumentujący teczek nawet, których czytał, dokonał czegoś, co później było określane mianem dzikiej lustracji, czyli krótko mówiąc zapoznał się z teczkami, nie wiadomo było co przeczytał, nie wiadomo było co z tego wyciągnął. Na długie, długie lata lustracja została tematem tabu. Wróciła bumerangiem 2 lata później za sprawą uchwały lustracyjnej, która się skończyła falstartem, kompromitacją w wykonaniu Macierewicza i znowu 3 lata spokoju, sprawa wróciła w 1995 roku wraz z oskarżeniem Józefa Oleksego o pracę na rzecz rosyjskiego wywiadu. Wówczas świeżo wybrany prezydent Aleksander Kwaśniewski zagroził totalną lustracją już nie do 1989 roku, ale uwaga, do 1995. W efekcie w 1997 roku uchwalono ustawę lustracyjną, która później została zaskarżona przez Aleksandra Kwaśniewskiego do Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że jest ona dopuszczalna pod warunkiem, że ujawniana współpraca spełnia 5 przesłanek, między innymi tam, że tajna, świadoma. Dała to bardzo duże pole do bardzo ciekawych wyników, no niezgodnych ze stanem faktycznym, czyli na przykład orzekania, że ludzie, którzy byli zapisani jako tajni współpracownicy, podpisali zobowiązanie, pisali meldunki, brali pieniądze, nie byli tajnymi współpracownikami. Patrz przykład Mariana Jurczyka. I wreszcie, od 1999 roku ta lustracja niby formalnie działała. Działał Instytut Pamięci Narodowej, można było przyjść, czytać te teksty, robić projekty. Dlaczego lustracja w mojej ocenie nigdy nie zadziałała? Dlatego, że wystarczyło, że w 1989 roku tajny współpracownik przeszedł pozytywnie weryfikację, a większość tych aktywnych, cennych współpracowników przeszła taką weryfikację. Sam znam kilku ludzi, którzy do tej pory występują w mediach, których czytałem zapisy rejestracyjne i co do których nie mam żadnej wątpliwości, że byli tajnymi, świadomymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa i byli za to wynagradzani, a dziś spokojnie się mienią. Niektórzy są nawet zawziętymi lustratorami, którzy uważają, że po prostu ich fakt współpracy ze służbami III RP czyni ich bezpiecznymi. Żeby pokazać Państwu skalę zjawiska, między aktywnych przed 1989 rokiem było między 90 a 100 tysięcy tajnych współpracowników. To jest horrendalna kwota, ale co jest najważniejsze, od 1981 roku, kiedy zaczął się w Polsce kryzys polityczny, werbowano kaskadowo rosła liczba werbowanych tajnych współpracowników. Pan wtedy pracował, więc pan ma wiedzę, jakie były wytyczne i skąd się wzięła ta eksplozja. Można powiedzieć, że odchodzący system ciął równo z trawą i werbował ludzi po to, żeby mieć wpływy w tym nowym systemie. No i moje pytanie pierwsze brzmi, czy rzeczywiście lustracja w Polsce się nie odbyła i czy ona w ogóle była potrzebna, czy to dobrze, czy to źle i co z tego wynika? Dzień dobry Państwu. Powiem szczerze, że kwestia lustracji jest kwestią maglowaną w mediach ciągle. To jest, stała się sprawą sensacyjną, ale tu naprawdę nie chodzi. Nie tylko w Polsce się nie odbyła, bo de facto ona się nigdzie nie odbyła, bo nie mogła się odbyć. Z prostej przyczyny. Służby specjalne są służbami, które każda władza, materiały tych służb będzie kochać. Ale zacznijmy od początku. Ja zacznę od czegoś, co zdziwicie się Państwo. Wszyscy pamiętacie i kochacie film Psy. I tą scenę, co Franz tam pali, co wy tam palicie, Stopczyk, Franz pali kamele, klubowe, tego typu rzeczy, te palenie. Proszę Państwa, ja uważałem od samego początku i uważam film Psy za bardzo ciekawą akcję propagandową, mającą utrwalić w państwie, u państwa, czyli utrwalić w społeczeństwie taką właśnie narrację. Oni wszystko spalili i tak dalej, palili co trzeba. Nieprawda. Tak, ja tam byłem, na niskim stanowisku, ale byłem. Widziałem, co się dzieje w roku 88, bo to się już zaczęło, 89, 90. I widziałem, co się dzieje z materiałami. Proszę mi wierzyć, spalono tylko śmiecia. Nie tylko u nas. Całość w jakiś sposób została gdzieś tam zagospodarowana. Byliśmy przekonani, przynajmniej ja i część moich kolegów, że po 90 roku, po zmianie systemu zrobimy dwie rzeczy. Albo ujawniamy wszystko, zachowując niektóre tylko aktywa wywiadu i kontrwywiadu, które nie dotyczyły polityki, ale praktycznie wszystko już w latach 80. dotyczyło polityki. I albo zakopiemy to wszystko i zapomnimy o tym i zaczniemy od początku. Niestety nie wybrano żadnej z tych dróg. Wybrano drogę tak zwanych haków, bo o to chodzi. To, co Pan wspomniał o komisji Michnika, było tylko rzuceniem się na materiały, przeczytanie i szukanie przede wszystkim sensacji, którego moich kolegów nam nie donosił, na tej zasadzie, na którego możemy coś mieć, żeby go przyszantażować. To było od samego początku. Pan zadał również pytanie, skąd ten wzrost po stanie wojennym. Jak ja zacząłem pracę, to był listopad 1982 w technice, byłem absolutnie zaskoczony właśnie ilością źródeł i do kogo oni mogą dochodzić, bo tam była technika, pracowałem w podsłuchach doraźnych, tak zwanych, ale także siedziałem na takim punkcie odbioru, wtedy były zupełnie inne podsłuchy, nie było Pegasusów, żadnych innych rzeczy, wtedy to szło liniami telefonicznymi, był taki w budynku MSW na parterze był takie ogromne pomieszczenie, gdzie były te tak zwane oczka i tam się słuchało, zmieniało taśmę po prostu. I proszę mi wierzyć, gdybyście zobaczyli, kogo tam podsłuchiwano, a podsłuchiwano również źródła, kto był źródłem, byście się Państwo bardzo mocno zdziwili. Proszę mi wierzyć, nie spalono nic. Z Departamentu IV, czyli tego departamentu zajmującego się Kościołem, nie ma prawie żadnych materiałów. Mniej więcej koło 1988 roku, kiedy już było wiadomo, a to mniej więcej na początku roku było już wiadomo, że to wszystko się walnie, bardzo dużo oficerów, szczególnie z Departamentu III i Departamentu IV, zaczęło odchodzić nagle na różne przykrycia. Niektórzy zakładali wydawnictwa, niektóre materiały się nagle zaczęły dziwnym trafem pojawiać, również w podziemiu w różnych dziwnych tych rzeczach. Klub programu było wydanie w 1989 roku przez oficera, który odszedł w 1988, bardzo ciekawie umocowanego, niewielkiego oficera, bo wszyscy zwracają uwagę na generałów, niezbyt wielkiego, książki pod tytułem Kto jest kto w opozycji. Była taka książka, Kto jest kto w opozycji, reklamowana w 1989 roku przez telewizję. W tej książce idealnie pomieszano źródła z figurantami. Co więcej, ci, którzy dorwali się do tych materiałów, szczególnie później, już po Michniku, bo tutaj Michnik to było jeszcze małe piwo, ale to co Macierewicz, cała ta grupa lustracyjna, czy później te wszystkie lustracyjne historie, co się dorywały, po prostu nie umiały tego czytać. Ponieważ wiele z ważnych źródeł zostało zarejestrowanych w sprawach jako figuranci, bo jeżeli ktoś był figurantem rozpracowania operacyjnego, figurantem, czyli osobą, którą się rozpracowuje, to nie oznacza, że nie był źródłem. Był po prostu źródłem. W instrukcji operacyjnej, w ogóle w systemie służb istnieje coś takiego jak dialog operacyjny. To jest dialog operacyjny, prowadzi się nawet z oficerem wrogiego wywiadu. Ja też prowadziłem dialogi operacyjne, później pracując w kontrwywiadzie z Rosjanami i to z Rosjanami z placówki. I to wszystko jest jako dialog operacyjny. Więc bardzo często można to samo uzyskać, co uzyskuje się przy współpracy jawnej, świadomej, tajnej, z kimś, kto jawnie, świadomie i tajnie współpracuje, ale nazywa się to dialog operacyjny. To jest kwestia, służby potrafią wykorzystywać biurokrację. Nie zapominajcie, że to są urzędy państwowe, a urząd państwowy zawsze będzie miał trochę biurokracji. I jak ja oczywiście nie powiem nazwisk niektórych, ale to są bardzo ciekawe historie. I robi się figurantów. Między innymi jedna z większych spraw, którą robiłem i robiliśmy razem z jednym z tym porządnym esbekiem, który robiliśmy, polegała właśnie generalnie na tym, że prawie wszystkie źródła wsadzone były jako figuranci sprawy. I tak dalej, i tak dalej. Co więcej, dalej niszczenie materiałów. Myśmy na dole podpisywali na ogół, bo to przychodziło z góry, rozporządzenie, te oświadczenia, protokoły zniszczeń szły sobie na górę razem ze sprawami, a potem wracały same protokoły. A sprawa albo została zniszczona, albo nie. Tego nie wiem, bo osobiście niszczyłem tylko to, co w każdej sprawie zresztą jest, czyli kserówki różnych artykułów, różne rzeczy, zupełnie niepotrzebne historie. I nikt tego notabene nie potrafi czytać, bo niektóre sprawy były bardzo ciekawe. Ja dam panu, państwu przykład, też bez wymiany nazwiska, jednego z czołowych założycieli pewnej fundacji, o którego były tylko i wyłącznie akta paszportowe w IPN-ie. To już jest rok po roku 2010. Powstała pewna fundacja, bardzo mocna, bardzo prawicowa. I ktoś mnie prosił, żebym zobaczył, czy tam coś jest. No i patrzę na te akta paszportowe, a na aktach paszportowych jest taka adnotacja ołówkiem, której nikt nie zwrócił uwagi. Powiadomić tego i tego i numer telefonu, jak będzie odbierał paszport. Tam było tak, żeby odebrać paszport, paszport wydany zgodnie z prośbą i prośbą o powiadomienie tego i tego numer telefonu. Numer telefonu należał oczywiście do WSW. Tego, którego trzeba powiadomić, był oficerem wywiadu wojskowego, ponieważ nie zapominajcie, że Czesław Kiszczak był jednocześnie generałem wojska i mimo, że oficjalnie już nie był szefem służb wojskowych, te służby miał również pod sobą i nimi zarządzał. Od 1988 roku duża część materiałów, również z mojego byłego wydziału, przeszła do wojska po prostu. Przeszła do wojska, a wojsko lustracji nie podlegało. I wpakowano, proszę państwa, ludziom taką właśnie kalkę, że ta lustracja, że będzie, że tutaj jakaś lustracja, że po pierwsze część materiału zniszczono, co jest nieprawdą. Nie tylko u nas, bo wpakowano również ludziom kalkę i dano przykład lustracja w Niemczech. Jaka lustracja w Niemczech? Proszę państwa, to, co uzyskali Niemcy, pamiętacie, jak obalono mur, tam nagle weszli ludzie do Stasi. Co znaleźli? Nic. Absolutnie nic. Dlatego, że dużą część wywieźli Rosjanie, o czym zaraz powiem, jak to wyglądało, bo to dotyczy również Litwy, Łotwy, Estonii. Powiem, skąd to się wzięło, skąd na ten temat wiem. Prawdopodobnie innych republik także. Nic nie znaleźli. Potem się nagle okazało, że pojawił się pewien generał Stasi, który zaproponował Amerykanom za 130 tysięcy dolarów i jakieś tam profity, czyli azyl i tak dalej, sprzedanie czegoś z archiwum Stasi. Amerykanie to wzięli. Całą resztę wzięli Niemcy i stworzyli Instytut Gałka, w którym, proszę państwa, ze sprawy Jeglińskiego na przykład, bo Jegliński sam mi to opowiadał, Piotr Jegliński, jest tak, że z materiału sprawy, która rzeczywiście były dowody na tej współpracy i tak dalej, on dostał raptem 40 stron, bo reszta dla bezpieczeństwa państwa zabroniona. Reszta została, proszę państwa, dla bezpieczeństwa państwa zastrzeżona dokładnie przez rząd niemiecki, przez Kola od razu. A jak powstał Instytut Gałka, od razu się to zaczęło robić. Co więcej, mało kto wie, że oficerowie Stasi, poza kilkoma przypadkami, tymi najważniejszymi i tak dalej, chyba zostali automatycznie wtłoczeni w system działania BND i UK i dostawali pensję po cichu, nie pracując. Ja na przykład pracując przez chwilę, będąc na przykryciu Straży Granicznej, jeżdżąc po granicy zachodniej, to zobaczyłem, to mi pewien Niemiec, który bo tam zarządzał granicą zachodnią, czyli tym w Dreźnie, zarządzał ktoś, kto, bo tak to zrobili Niemcy, ktoś, kto był z terenów Niemiec zachodnich, to było świeżo po połączeniu, czyli to był po prostu z Pula, ktoś tam przyjechał. I on mi wręcz powiedział, ten facet, zobacz, wszyscy pracownicy tutaj na jako strażnicy graniczni i tak dalej, to są funkcjonariusze Stasi, z którymi trzeba coś zrobić. Ten na przykład był w Dreźnie naczelnikiem wydziału takiego jednego specjalnego i pokazuje mi tych ludzi. Tak to, proszę Państwa, wyglądało. Oczywiście ludzie wierzą w co innego. Ten generał, o którym mówię, on chyba się nazywał Trocha. Słynny generał, proszę Państwa, pojawił się w Polsce i robiłem go w kontrwywiadzie w 1993-1994 roku zresztą. Bo Amerykanie też w rezultacie się go pozbyli. No i pojawił się jako dziwny biznesmen. Bardzo dziwny biznesmen. Spółki kanadyjsko-amerykańsko-niemieckiej. Za pieniądze oczywiście rosyjskie, bo to szło przez Kanadę. No i wchodził i usiłował na terenie Szczecina, Międzyzdrojów i tak dalej. Wchodził w służbę zdrowia, w dofinansowanie służby zdrowia, w SPA, w różne takie inne rzeczy. Tak to wyglądało. Podobnie było w Czechach zresztą. Podobnie było również na Węgrzech. Podobnie było w innych krajach, byłych krajach demoludów. Po prostu tamte państwa przestały mówić i oni przestali bardzo szybko mówić o lustracji. U nas niestety te sprawy cały czas wracają, znaczy niestety. Stety, bo ja jestem zdania, że powinno się jednak pewne rzeczy ujawnić, bo musimy założyć, że część materiałów jest jednak za granicą i na pewno przeszła za granicą. W roku 2008, już za czasów PO, robiłem taką jedną historię, która była drugą częścią umowy, którą podpisał Lech Kaczyński, wtedy Lech Kaczyński jeszcze żył, Lech Kaczyński z prezydentem Gruzji. I przyjechało do nas tutaj 4 osoby, w tym 3 generałów, 1 pułkownik. Osoby starsze już, które miały tworzyć system szkolenia wywiadu gruzińskiego. Już po upadku Saakaszwilego. Jeden z tych facetów był ostatnim przewodniczącym Komitetu Regionalnego KGB Gruzji, kiedy jeszcze była Gruzja, Republiki Gruzińskiej, bo KGB miało te przez regionalne w każdej republice. Później razem z Szewardnadze tworzył tą niby współczesną Gruzję i tak dalej, teraz miał robić tą szkołę. I tak powódca on mi powiedział, opowiadał na temat materiałów i to nie było robione. On powiedział, że w cały rok 89 Rosjanie wywozili z Litwy, Łotwy, Estonii, bo on był za to odpowiedzialny, również, wywozili wszystkie materiały, jakie miało KGB z tych republik pod Smoleńsk, ponieważ okazało się, że pod Smoleńskiem jest jakaś centralna, tajna dość, centralna archiwum KGB byłego, czy to było, ja nie wiem jak to nazwać, bo to mówił nawet Wydział Specjalny dotyczący, on tak to nazywał szartem, Wydział Specjalny do Spraw Papierów, ale mieli tam jakąś centralną składnicę. I mówi, że wywozili to praktycznie również z krajów, byłych krajów Układu Warszawskiego, to co mogli znaleźć, to co mieli i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, mieli bardzo dobrze rozpracowane, prawdopodobnie Rosjanie mają bardzo dobrze rozpracowany świat polityczny danego kraju. W przypadku Polski nie było to aż tak widoczne, zresztą nie było to w ogóle widoczne, bo jednak Polska była trochę innym krajem, było tego za dużo, ale jestem naprawdę pewien, że duża część materiałów, szczególnie do tych, których Rosjanie są w tym dobrzy, którzy mogli perspektywicznie zająć coś znaczyć w Polsce, zostało przewiezionych do Rosji. Kiszczak dobrze o tym wiedział, zresztą znacie Państwo, część ludzi zna moją wersję na temat Kiszczaka cały czas. Ja uważam, że w tym tandemie Kiszczak-Jaruzelski był źródłem i był mniej ważny od Kiszczaka, ale tego się nie udowodnił. A to tylko może ja przypomnę, że pan pułkownik opisał hipotezę dość dobrze udokumentowaną poszlakami, że generał Czesław Kiszczak był tak naprawdę Białorusinem, który przyjął, przeszkolonym przez KGB sowieckie, który przyjął tożsamość Polaka zamordowanego w czasie wojny i po prostu funkcjonował jako Polak do samego końca, no, po czym gdzieś na samym końcu życia, nie wiedzieć czemu, pojawił się u niego prawosławny pogrzeb, czyli pojawiło się coś, co teoretycznie nie miało prawa się pojawić. Jakiś taki chyba drobny żarcik, błąd w systemie, no bo przecież chyba nie sumienie oficera, który chciał umrzeć. Nie, panie doktorze, to była jedna, to był tylko żart, bo to oczywiście żadnych dowodów nie ma. No to był strasznie mnie tak zwany generał Kowalski. Niesamowicie mnie za to skrytykował. Głównie skrytykowała mnie za to prawica w ogóle, za cały ten czas ilegałów, ale to jest nieważne. I teraz wracając do tej lustracji. Lustracja nigdy nie służyła lustracji prawdziwej. Ona służyła tylko wyłącznie zdobyciu haków. Wrzucenie po prostu, proszę państwa, rzucanie się poszczególnych ekip przede wszystkim na materiały. Ja pamiętam historię zmiany, na przykład zmiany w pewnym SLD w 94 roku, w którym to było, w 94 czy w 95 SLD przyszło do władzy. W 90, nie pamiętam dokładnie, jakie to było. W 97, to... znaczy 93, przepraszam, SLD. No to trzecim do 7, potem było, 98, 2001 AWS. A potem 2001. I jak oni przyszli, to też pierwsze pytanie było, ponieważ oni byli z PSL-em w koalicji. PSL zażądał, żeby ta koalicja była, zawsze żądał kogoś w służbach. I ten człowiek generalnie chodził i ten człowiek generalnie sprawdzał i buszował w archiwach. Podobnie zresztą jak przyszedł AWS, było idealnie to samo. I to zresztą nie tylko chyba dla różnych środowisk, ponieważ tak się składa, że już tam generał Nowek, on jeszcze wtedy nie był generałem, nie był szefem łopu, nie wytrzymał za czasów AWS-u, ponieważ facet w jednej z delegatur sprawdził w przeciągu 3 miesięcy, wyrzucił tak zwanych 15, czyli tych kwestii takich, tak nazywaliśmy, druczków sprażdżeniowych, 2,5 tysiąca. 2,5 tysiąca. Zaczął sprawdzać wszystkich nie wiadomo dla kogo. Oni go wtedy wyrzucili, albo już to było zbyt ostre, zbyt jawne. I tego typu rzeczy działy się cały czas. Cały czas Siemiątkowski, który miał i najbardziej idiotyczny pomysł, jaki był, czyli pomysł połączenia służb. Pojawił się taki pewien pułkownik w wywiadzie, który jako niby to połączenie służb, jako zastępca szefa wywiadu wówczas, znaczy AW, który właściwie tylko chciał dostęp do dokumentów, nie wtrącać się w nic, byleby mieć dokumenty, wyciąć wszystkie, zobaczyć wszystkie źródła. I była taka sytuacja, że sprawdzał dokładnie wszystkie źródła, jakie są na placówkach. I przypadkiem to wiem na sobie. Na placówkach i w jakiś sposób wojsko potem podchodziło do tych źródeł. Jest taka wewnętrzna. Tak to wyglądała ta lustracja. Jak przyszedł PiS, to dla nich lustracja była w ogóle elementem największej hakowni na świecie. Bo PiS to jest największa hakownia. Oni kochali haki. Jak już powiedziałem, kiedy ja zdecydowałem się i to ujawnić swoje akta z IPN-u, te do 89 roku, na moją prośbę ujawniono te akta, bo ja napisałem różne raporty i tak dalej, żeby ujawnić te różne pisma i do szefa wywiadu, już byłem na emeryturze i do szefa IPN-u i ujawniono to. Największe pretensje miało do mnie środowisko Kamińskiego i środowisko PiS-u. Co ja robię? Nawet nie moi byli koledzy, którzy mieli w ogóle, mają do mnie cały czas pretensje, ale pali chrześć, niech sobie mają. Niech sobie mają. Także leciutko to podsumowując, to powiem tak. W 1989 roku mieliśmy 2 wyjścia. Albo zapomnieć o tym i przestać tym grać, zakopać to wszystko. Tym bardziej, że później pracując w kontrwywiadzie, z bardzo niewielu akt skorzystałem. Z bardzo niewielu akt i byłych współpracowników, chyba tylko jeden był przypadek, gdy skorzystałem z byłego współpracownika Służb Bezpieczeństwa Departamentu III, ale skorzystałem z niego raz i sam napisałem raport, a wtedy był Kapkowski szefem i sam napisałem raport, że trzeba faceta odrzucić i w ogóle zapomnieć o tym, bo to kretyn. Na tej zasadzie. Tak się działo, ale akurat podchodził pod pewne środowiska. Ale okazało, ale to mogła być porażka, jakakolwiek współpraca z nim. To było raz. Sprawa numer 2 to było tylko raz. Czyli zapomnieć, zakopać, zapomnieć o tym. W większości wypadków interesowały nas tylko, właściwie mogły interesować nas materiały z lat 80. dotyczące kontrwywiadu czy wywiadu, bo to jest część związana z... To wszystko jest prawie z bezpieczeństwem państwa, ale to dotyczy zupełnie czegoś innego. Czegoś innego. O Departamencie III, IV, V trzeba było zapomnieć. No jak można było zresztą Ja już zawsze to mówiłem, jak można było korzystać ze źródeł Departamentu III, kiedy Solidarność stała się legalna i zaczęła rządzić Polską. No to jest lekki pomysł, prawda? A przecież Departament III, czy tak zwane środowiska opozycyjne przestały istnieć i stały się środowiskami rządowymi, a Departament III zajmował się tak zwaną ochroną ideologii, a PZPR już nie istniało, prawda? Na tej zasadzie. Więc to samo w sobie jest to po prostu bzdurą. Więc albo to ujawnić w diabły. No właśnie, ale tego nie nastąpiło. Co nastąpiło? Nastąpiła sytuacja taka, w której ja kiedyś zwróciłem uwagę, jak jeden z generałów, co prawda służących najpierw w urzędzie w SB, potem w Urzędzie Ochrony Państwa, potem w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w rozmowie ze mną podałem mu do ustosunkowania się, no słuchaj stary, ale przecież to jest bzdura. Przecież w tej chwili, mówię do niego, w Polsce lustracji podlegają tylko ci, którzy zerwali się w latach 70. i 80., sami uciekli ze współpracy, bo tacy byli, którzy się bronili i w końcu na przykład zrzucali to, powiedzmy, jarzmo, albo drudzy, którym podziękowano za współpracę, ponieważ była ona kompletnie nieefektywna, pozorowana, albo kompletnie byli bezużyteczni z punktu widzenia służby. Natomiast najbardziej aktywne i przydatne źródła, na przykład ja mówię teraz o środowisku dziennikarskim, w roku 1989 płynnie przeszły do współpracy z siłami odrodzonej Rzeczpospolitej. I mówię, że w tym kontekście to lustracja, która jest prowadzona w oparciu o ustawę z 1997 roku, jawi się jako kara dla tych, którzy się urwali ze smyczy, albo dla tych, którzy po prostu zostali wyrzuceni z roboty za to, że pozorowali współpracę, czyli krótko mówiąc za nielojalność, jedni i drudzy. I tak na mnie popatrzył. A to była oczywiście dyskusja Polaków przy wódce, no i tak powiedział, bo widzisz Janku, za nielojalność trzeba ludzi karać. I on mi uświadomił, że konstrukcja ustawy lustracyjnej świadomie chroni najcenniejsze aktywa służb, no to nie tylko bezpieki cywilnej, ale również wojskówki. I tak naprawdę mamy do czynienia z teatrem, który został odegrany, a faktycznie, zresztą sama też konstrukcja absurdalna istnienia zbioru zastrzeżonego, co do którego treści podejmuje tak naprawdę arbitralnie decyzję dwóch facetów, czyli szef służby do spółki z urzędującym prezesem IPN-u. I też nikt nie wpadł na to. No więc ja to nazwałem zastrzeżony zbiór haków. No tak, bo to w tym wszystkim chodzi, szukano. Poza tym jeszcze raz, proszę Państwa, pewne idiosynkrazje u ludzi powodują, że to nie ma żadnego sensu, ponieważ naprawdę ani prokuratorzy, ani ci tak zwani lustratorzy nie potrafią czytać tych akt. Proszę mi wierzyć, sam prowadziłem całą masę akt i tu, i wcześniej, i później w Łopie, i później w Agencji Wywiadu. Te akta są również pisane w taki specyficzny sposób, gdzie bardzo dużo między wierszami można przeczytać. Z ułożenia dokumentów, ze stopek, z różnych rzeczy. Oni nie potrafili. Oni tego nie potrafili. Naprawdę nie chodziło o zlustrowanie. Chodziło o załatwienie przeciwników politycznych. Notabene. To wszystko trwa do dzisiaj i taka mentalność hakowa, którą zaczęła Komisja Michnika. Tak, to prawda. Bo Michnik nie przyszedł tam po to, aby stworzyć jakąkolwiek lustrację, czy żeby oddzielić ziarno od plew, czy żeby sprawdzić. On przyszedł tylko po to, żeby zdobyć informacje o tych, których chcieli, na przykład jego środowisko chciało po prostu zneutralizować. I wszystkie środowiska robią to samo. I obecny dzisiaj przykład awanturą z Pegasusem i niechęć do przekazania, do poinformowania ludzi o tym, kto tego Pegasusa, kogo użyto. Idiotyczny artykuł, który moim zdaniem jest inspirowany zarówno który pomaga PiS-owi, ale jest inspirowany moim zdaniem przez niektóre siły w KO. Ten artykuł w Rzeczpospolitej, który jest absolutnie nieprawdziwy i nielogiczny, bo podstawowa nielogiczność jest taka, że skoro panie dziennikarki twierdzą, bo im powiedział ktoś, że te materiały było zastrzeżone w umowie, że te materiały nie pójdą do obcego wywiadu. A jak wy chcecie, żeby w jawnej umowie było coś takiego zapisane, to raz, ale jednocześnie serwer, który nimi administruje, jest w innym kraju, i jest administrowany przez obcy wywiad, więc to jest totalna bzdura. To jest mniej więcej efekt właśnie tej komisji Michnika. Przestraszyliśmy się. Nie. Może zostaniemy coś, może dołożymy, może znajdzie się nowy Gomoła, zamiast Gomoły ten poseł Gomoła, zanim on się chyba tak nazywa. Potem, tak. A może znajdzie się inny jakiś Kowalski, którego coś będziemy mieli. To jest cały czas ta mentalność. Pozwolono zresztą po 1989 roku, to powoduje, bo pan wyraźnie to wymienił, mówiąc o zbiorze zastrzeżonym. Pozwolono na to, by tak naprawdę służby rozgrywały scenę polityczną, bo od tych dwóch panów i zawsze jest jakiś dwóch panów. W którym etapie, a proszę mi wierzyć, ja wszystkie zmiany do czasów PO przeżyłem w służbach. Zawsze znajdzie się dwóch panów, które będzie tym administrować i to jest problem. Tu muszę powiedzieć wbrew pozorom i to się zdziwicie, że tak naprawdę nauczciwszy w tym wszystkim był Maciek Chunia. Autentycznie. Maciej Chunia, który starał się opierać wykorzystaniu materiałów zarówno wywiadu, jak i tego w rozgrywkach politycznych. Ja pamiętam sytuację, kiedy pewien mój kolega z pewnego wydziału zamiejscowego poszedł sobie do posła lokalnego, bo bał się, że go wyrzucą, a chciał zrobić karierę. No i wtedy Maciek zrobił wszystko, żeby tego faceta wysunęli. Ja wiem, że państwo, ale ja to znam, ja to widziałem, ja to patrzę, jak to wygląda. No więc tego typu historie, bo zdarzyło się tak, że oficerowie, którzy jak się zmienia etap, to wiadomo, że czapka od razu leci, to było wiadomo. Więc oficerowie z dawnej czapki, którzy się bali, że odejdą, tak już wiedząc, co się dzieje w wyborach, a to łatwo przewidzieć, jak będą wybory, szli do tych kandydatów, którzy zostali posłami, oferowali różne rzeczy. To w Polsce zrobiono. To w Polsce zrobiono. Niestety. No tak, tylko że pytanie teraz takie. Ja oczywiście złożę tutaj votum separatum co do oceny generała Macieja Chuni. Uważam, że jest to osoba, która wykonała jedną z najgorszych rzeczy, jeżeli chodzi o pracę w Polsce na kierunku rosyjskim i wykorzystywanie materiałów i możliwości operacyjnych do działań politycznych. No, ja, krótko mówiąc, mam na myśli między innymi siebie, więc... Panie redaktorze, ja nie oceniam Maćka Chuni generalnie. Oceniłem to wszystko w Cholubie 1 i w Cholubie 2, tam wyraźnie widać dokładnie. Ja oceniam tylko ten mały fragment, bo w każdym jest coś pozytywnego, coś negatywnego, bo jeżeli ktoś powie 2 razy 2 jest 4, to nawet ja go nienawidzę, nie powiem, że jest kłamcą, prawda? No tak, natomiast tak zabrzmiało jako pozytywna recenzja. Ja uważam, że to jest jeden, który jest odpowiedzialny za katastrofalny stan w tej chwili polskiego. Ale to już jest inna sprawa. Wywiadu na kierunku wschodnim. Coś się musiało stać pomiędzy rokiem 2000 a 2002. Ja chyba domyślał, co się stało, bo to było... Przede wszystkim wyjazd w góry Kaukazu. Czy szef kontrwywiadu, tak ja zostawię pytanie, czy szef kontrwywiadu ma prawo samodzielnie wyjechać sobie na wakacje? No właśnie. No i pytanie, kto mu ten wyjazd pozwolił i co się wydarzyło na tym wyjeździe w górę Kaukazu, w którym człowiek, który ma w głowie dane polskich, wrażliwe dla Polski, nie powinien przebywać nigdy sam. Szanowni... Byliśmy świeżo po sprawie, którą generalnie ja robiłem, która skończyła się rozwaleniem rezydentury rosyjskiej. Dokładnym rozwaleniem w Warszawie rezydentury rosyjskiej. I ja wtedy wyjechałem na placówkę i powiem szczerze, że kiedy wróciłem, nie poznałem. Autentycznie nie poznałem ani tego człowieka, ani jego zastępcy. Nie poznałem, to znaczy na tej zasadzie, że dla mnie zmienili się diametralnie, ale to są subiektywne odczucia na poszlakach, ponieważ już nigdy nie wróciłem do takiej pracy operacyjnej, jaką robiłem wtedy, no, bo mi nie pozwolono, to już inna sprawa. No bo się wykazał pan dosyć morderczą skutecznością, bardzo niekorzystną dla panów ze wschodu. Mowa jest chyba bodajże o pana największym sukcesie operacyjnym, czyli jak to nazywa, rozwaleniu całej rezydentury, przekonaniu przez pana pułkownika rezydentury, że jest po prostu oferentem i nabraniu ich na to. Czyli zapłaciłem za to ogromną cenę. Najstarszy chwyt ze wszystkich chyba możliwych, ale jak to jest... w rzemiośle szpiegowskim, że te podstawowe chwyty trzeba umieć dobrze zagrać. Trzeba po prostu pomyśleć tak, jak myśli przeciwnik. Trzeba się za chwilkę zamienić w Wanię z jakiegoś Jasieniewa i pomyśleć tak jak Wania. I przeanalizować instytucje dokładnie, zobaczyć wszystkie dziury i uderzyć w to. No i puknęli haczek. Proste. Ja sobie ten haczek im trochę wnętrzności wyrwał. Ale to, panie pułkowniku, jeszcze takie panie, no to... Bo nie zrobiliśmy tej ilustracji, to już wiemy. Pan twierdzi, że tak w zasadzie to nie ma się co martwić troszeczkę, bo w sumie to nikt jej nie zrobił, że nawet ci Niemcy, którzy niby zrobili tego Gałka, to też go nie zrobili do końca. To pytanie jest takie, czy w ogóle po prostu, przepraszam za określenie, położyć na to wszystko laskę, zapominamy o tym, chociaż te teczki jeszcze grają, jeszcze pewnie przez jakieś kilkanaście lat będą grały. Minęło 30 lat, wie pan. Nie, to nie chodzi o położenie laski, ponieważ tak naprawdę to nie trzeba robić publicznej ilustracji, publicznego palenia czarownic, bo bardzo dobrze zrobili to wbrew pozorom Niemcy po swojemu, bo tak naprawdę to ich kontrwywiad, póki mógł, póki nie wypieprzyli, póki nie stworzono pojęcia areszt radicale, w jakiś sposób kontrolował to wszystko i kontrolował ludzi, którzy tam wchodzili. Nie chodzi publicznie. Również Czesi zrobili podobnie. Teoretycznie zrobili raz, coś tam powiedzieli i tak dalej i zakończyli dyskusję na ten temat, ale ich kontrwywiad cały czas trzyma na pulsie. Tymczasem, proszę państwa, na przykład MGIMO. To też jest, dlaczego nie trzeba robić, dlaczego mówię na temat publicznego, na temat tych wszystkich publicznych igrzysk. Ponieważ to PiS-u czynił z tego igrzyska publiczne. Przedtem jeszcze, za czasów Macierewicza, PiS umownie, czyli te środowiska, bo te środowiska w 92 roku czy trzecim nie było PiS-u, to kiedy ruszał Macierewicz. Ale proszę państwa, oj, coś mi tutaj wisi, przepraszam bardzo. No nie, już nie wisi. Znaczy wisi mi w sensie obrazu, przepraszam bardzo. Co ma wisieć, nie utonie. No właśnie, proszę państwa, bo weźmy na przykład MGIMO. Sytuacja jest paranoidalna, ponieważ MGIMO wszędzie jest kontrolowane przez kontrwywiady i ludzie, którzy kończyli MGIMO, są kontrolowani przez kontrwywiady. U nas, jeżeli to u nas natychmiast czuje się, że jak ktoś kończy MGIMO, to natychmiast jest podejrzany. A to powiedzmy, czym jest MGIMO? No to jest ten międzynarodny i ten międzynarodowy Instytut Państwowy Stosunków Międzynarodowych. No. Tak, jedyna uczelnia, który... Międzynarodny Gospodarstwny Instytut Narodnych Odnoszeń. Czyli taka przystawka... Ministerstwa Inostrannych Dzieł Rosyjskiej Federacji. Tak, MSZ, ale tak naprawdę to jest wywiad rosyjski. MGIMO ma jeszcze jedną rzecz. MGIMO bardzo dobrze uczy, chyba jest jedną z niewielu uczelni na świecie, która uczy tak zwanych języków rzadkich, typu tajski, już nie mówię koreański, tajski, różne dziwne pendżaby, dziwne języki, powiedzmy szczerze. I tak się składa, że kiedy u nas była awantura MGIMO, Amerykanie zwrócili się do nas, do służb, czy nie jesteśmy w stanie pośredzić i załatwić, bo chcą umieścić paru ludzi na MGIMO, którzy by u nich studiowali, na MGIMO między innymi. Więc to jest taka totalna paranoja. Ja z kolegą, który już nie żyje zresztą, ukradliśmy kartotekę MGIMO z MSZ-u, wyciągnęliśmy kartotekę MGIMO i mieliśmy to w kontrwywiadzie na lewo, dlatego że oficjalnie nikt nam tego nie chciał dać. Po prostu, co jest totalną paranoją. Nie chodzi o to, żeby wszystkich absolwentów MGIMO uznawać za szpiegów, bo to jest na tej zasadzie, jak się wszystkich, kto zna rosyjski, uzna za szpiegów, to się żadnego szpiega nie widzi. Po prostu to jest takie, no niestety, bo to równie dobrze można każdego, kto lubi Bułchakowa, uznać za szpiega rosyjskiego. Przecież to jest totalna bzdura. Totalna, tak w kontrwywiadzie nie można myśleć. Ale osoby z MGIMO muszą mieć pełną świadomość i to zawsze robią Amerykanie, że jak się już wejdzie w to wszystko, to będzie się również tym interesować wywiad rosyjski, który albo odpuści, albo nie. Od tego jest kontrwywiad, żeby na takie układy przygotować człowieka i zabezpieczyć. I zdarzyło nam się w niektórych sytuacjach zneutralizować operację rosyjską robioną za pomocą MGIMowców dzięki temu, że ci MGIMowcy mieli do nas zaufanie. Ale później, jak przyszedł znowu kolejny Macierewicz i kiedy zaczęto robić ilustracyjne bzdury i zaczęto nam wybijać po prostu argumenty z rąk, bo ta ilustracja wybijała nam, kontrwywiadowi, argumenty z rąk. Rozumie pan? Bo jeżeli się publicznie zakłada ten i ten drugi, bo usuwamy ich wszystkich ze stanowisk i tak dalej, to po prostu wybija się polskiemu kontrwywiadowi, czy też wywiadowi narzędzia z ręki do atakowania Rosjan. Działa się na rzecz Rosjan. W tym momencie. Dałem ten przykład MGIMO, proszę Państwa. Oczywiście, że część ludzi, która poszła na MGIMO, była dobrze umocowana w dawnym PZPR-ze, tych starszych, którzy poszło na MGIMO, przecież w dawnym PZPR-ze. Oczywiście, że część tych ludzi mogła zostać zwerbowana przez wywiad, przez KGB jeszcze, czy później przez wywiad rosyjski. Oczywiście, ale to była nieduża część, ponieważ wywiad rosyjski nie jest taki głupi, żeby tak naprawdę, jak wszyscy myślą, żeby werbować wszystkich naokoło, kto się pojawi. Bez sensu. To jest bez sensu. Nie obsłuży się zresztą tych agentów. Notabene Mitrochin to ewidentnie pokazał, dość wybiórcze działanie. Jeżeli mamy działanie masowe, to znaczy, że Rosjanie robią jakąś operację osłonową w tym momencie. Ale po prostu dla nas to było swoiste narzędzie. To są rzeczy, które w każdym kontrwywiadzie, bo jak Amerykanie nas prosili, to już byliśmy pewni, że Amerykanie mają pełną sprawę operacyjną, mają sprawdzonych ludzi, którzy chcą im podesłać, którzy chcą się nauczyć na przykład języka tajskiego, a u siebie nie mają takich informacji. Ja mówię, wziąłem z tym tajski, bo kiedyś znałem kogoś z GIMO, kto bardzo dobrze znał tajski. To jest uczelnia, w której można również wyrobić sobie pewne kontakty, bo wywiad to nie polega tylko na wzajemnym robieniu sobie świństw, ale również na budowaniu pewnej siatki kontaktów, która się potem wykorzystuje. No tak niestety jest. To nie jest, proszę Państwa, James Bond, który rozwala pół miasta. To jest bardzo inna, ciekawa sytuacja. No niestety, ile razy pojawiał się PiS, i to też dla mnie było ciekawe, bo wie Pan, ile razy pojawiał się PiS, to za każdym razem nasze operacje zaczynały być dość, że palone. Tak powiem, palone, utrudnione, a te już gadania w kółko o lustracji, szpiegach wszędzie, bo ten pracował i tak dalej, bez zastanowienia się bez zastanowienia się, na czym ta współpraca tak naprawdę gdzieś tam polega, co było dalej, w jakim układzie jest teraz ten człowiek i czy czasami się czegoś nie spali, nie tylko dotyczące kierunku rosyjskiego, czy dotyczących w ogóle rzeczy, bo na przykład wiem, że kilka razy, ale tu już nie będę mówił szczegółów, bo tu się rzeczywiście ściśle tajne, ta działalność lustracyjna, pseudolustracyjna działalność głównie Macierewicza spaliła niektóre operacje wspólne robione z Amerykanami. I wcale nie chodzi o to, co pisał Aleksander Makowski, tylko to są sprawy o wiele późniejsze, dotyczące również lat 2000. To była jedna wielka paranoja. Ale jak powiedziałem, polskie społeczeństwo widzi psy, widzi palenie dokumentów, czegoś takiego nigdy nie było. A więcej, worki ze ścinkami po różnego rodzaju kwitach administracyjnych stały sobie pod blokami na podwórku MSW i przyjeżdżały z ciężarówki z jednostek nadwiślańskich i to zabierały do Papierni, Jeziornej, zresztą, gdzie tam to wszystko mielono, palono i tak dalej. Prawdziwe dokumenty z Departamentu IV, trochę nie wiem, czy 10% w ogóle akt przyjęto do IPN-u. I te akta w tej chwili wychodzą. Generalnie oczywiście, że to był jeden wielki cyrk. No ale proszę Państwa, powiedzieć Polakom, zapomnijcie o tym. Dobra. Wałęsa coś mówi o grubej kresce, ale ta gruba kreska była źle zrozumiana. Grube kreskę to pierwszy rzucił Tadeusz Mazowiecki. Mazowiecki, ale to zostało źle zrozumiane. On to źle zrozumiał również Mazowiecki, bo tu nie chodziło o, bo wiecie Państwo, zbrodniarze są zawsze. I bandyci, złodzieje, mordercy Blachnickiego, mordercy Popiełuszki, mordercy innych. Oni powinni zostać ukarani. Ja jestem absolutnie za tym po to, żeby również moje środowisko i takich jak ja oczyścić. Ich powinno się ukarać nawet teraz. Ale jedna uwaga, pan wymienił sprawę Popiełuszki. To jest koronna sprawa, że pokazująca jaką fikcję mamy, bo przecież pan pewnie dobrze wie o tym, ja trochę słabiej, ale nasi widzowie średnio, że obowiązującą wersją obecnie z przebiegu mordu na Popiełuszce jest wersja, którą zaakceptował Czesław Kiszczak, która z prawdą ma niewiele wspólnego. On po prostu wytypował, kto jest winien, kto ma ponieść odpowiedzialność jaką i na tym zakończyć sprawę. I koniec. I ta wersja... Znaczy, nie wiem, czy wytypowa, bo ja mam wersję inną i napisałem to w spisku założycielskim mniej więcej. Uważam, że od samego początku wiedzieli wszyscy zainteresowani, co to będzie, że obeszli się z nimi bardzo łagodnie. Doszło do sytuacji paradoksalnej, w której po ustawach lustracyjnych, szczególnie tej pisowskich, Piotrowski miał większą emeryturę i większe uprawnienia emerytalne niż ja, dlatego że Piotrowski został dyscyplinarnie wyrzucony, tak jak oni wszyscy, dyscyplinarnie wyrzucony ze służby, pozbawiony emerytury jeszcze w 1984 roku. To była jedna z pierwszych decyzji, zresztą to można znaleźć w aktach lustracyjnych. I od tej pory podlegał pod ZUS, nawet pracując w więzieniu, czy później. W związku z czym miał o wiele większą emeryturę. Ale ja nie chcę mówić o dezubekizacji w tej chwili, bo z tym się na pewno nie zgodzimy, bo to jest kolejny po lustracji, to jest kolejny populistyczny mit, który mi chodzi. Ja tylko powiem jedno, że w myśl ustawy dezubekizacyjnej, za ustawę dezubekizacyjną zapłacili wszyscy tacy jak ja. Szczególnie z kierunku rosyjskiego bo rozwalono kierunek rosyjski dokładnie tą ustawą, zapłacili tak jak ja, którzy 23 lata tłukli się z ruskimi po 90 roku. Mój znajomy, który odszedł w 91 roku, bo już miał 15 lat, poszedł sobie do Urzędu Miasta. Jego ustawa dezubekizacyjna nie objęła i miało wiele większą emeryturę niż... Ale też mamy się nie zgodzić. Ja uważam, że ustawa deubekizacyjna była jedną z prowokacji rosyjskich, polegającą na stworzeniu takiego jeziora ludzi zawiedzionych z wiedzą, spod których można po prostu werbować, którzy mają... Tak, my to nazywamy tworzenie bazy werbunkowej z jednej strony, z drugiej strony rozwalaniem i całkiem kierunku rosyjskiego, bo... Ale z demoralizowaniem ludzi, przekazaniem też informacji kolejnym, następnym pokoleniom, że lojalność wobec państwa nie popłaca. Już nie wspominając o tym, że przy okazji uderzono, można powiedzieć, zupełnie, jak to ktoś mówił, miałem takiego kolegę, który mówił, zupełnie bokiem uderzono strażaków, milicjantów, którzy... No tak, ale przede wszystkim zapłacili za to ludzie, którzy pracowali dla tej Polski przez 23 lata, do kierunku rosyjskim nie tylko, ale weszło w świat, że to są UB. Co mnie też mówią, pułkownik SB, nie zastanawiając się, że ja SB skończyłem jako podporucznik, nawet jako porucznik, a wszystkie swoje dalsze stopnie i tak dalej po 23, po 90 roku stałem, ale to nawet nie o to chodzi. To są dwa takie klucze rzucane po prostu ludziom. To jest właśnie lustracja i tak dalej. Zresztą ten system, który myśmy stworzyli, to pozwala, że cały czas dyskutujemy, albo to był SB, albo on pracował w SB, albo on donosił i tak dalej. Ludzi winnych, niewinnych po prostu. Potrafimy w ten sposób, wszystkich dokładnie generalizować. To jest przerażające, bo to się dzieje nawet w prokuratorze. Mnie się zdarzało tutaj zeznawać w sprawach lustracyjnych, w kilku, dwóch, trzech sprawach lustracyjnych w prokuraturze. Za wiedzą oczywiście jeszcze pracowałem o tym, bo akurat sprawy dotyczyły, ja to sprawy prowadziłem. No i jeżeli przesłuchanie wygląda tak, że pani prokurator, bardzo miła zresztą, w Katowicach, siedzi ze mną i słucha przez 2 godziny wykładu, jak należy czytać te rzeczy, a potem pisze protokół, w którym mówi, że to się wszystko nie potwierdza i tutaj, że tak, i ja jej dyktuję protokół, który podpisuję, bo ona nie wie, jak do tego podejść, to jaka to jest lustracja? Jakie to jest postępowanie lustracyjne? Bądźmy szczerzy, ja zresztą powiem państwu przykład, że dotąd to tworzy pewną, bo jak zabawiłem się w kandydowanie na prezydenta w 2020 roku i rzeczywiście zostałem zarejestrowany przez komisję PKW, to ja byłem wtedy za granicą. Było śmieszne, ponieważ musiał być, ja w oświadczeniu tym lustracyjnym napisałem prawdę, dokładnie gdzie, co, jak i tak dalej. Musiało się odbyć posiedzenie lustracyjne i biedna sędzina absolutnie nie wiedziała, jak do tego podejść. No bo widzi tutaj Departament Techniki, to wszystko i tak dalej, gdzie dokładnie, wydziały i tak dalej. Ktoś to pisze. I ona zaczyna prowadzić, za duże pieniądze się prowadzi postępowanie lustracyjne wobec czegoś, co jest oczywiste. Ja jej nawet dałem link do opublikowanych przeze mnie akt, moich własnych akt. Proszę państwa, to jest cyrk, to jest czysty idiotyzm. Dodatkowo mało kto wie jeszcze, że cały czas szefowie służb, na przykład szefowie ABW czy szefowie AW, mogą zdecydować o tak zwanym kłamstwie lustracyjnym, czyli ktoś może napisać nie, jeśli to służy bezpieczeństwu państwa. I znam takie przykłady. No tak, mówiąc, ludzie No właśnie, czyli ludzie po prostu zaprzeczają, chociaż byli współpracownikami, pracownikami. Za zgodą szefa służb i szefa tego, jeżeli na przykład ktoś jest oficerem na przykryciu, a pracował przynajmniej rok przed 1989 rokiem i składa oświadczenie lustracyjne, może złożyć oświadczenie lustracyjne nieprawdziwe za złą zasłuż. To się robi tak, że on składa prawdziwe oświadczenie lustracyjne, które jest w jego aktach, które mają szef służb. Trochę to przypomina system takiego państwa Swaziland. Było takie państewko, chyba jest jeszcze nawet. Taki bantustan Swaziland. Bo wiecie państwo, w Swazilandzie jest tak. Swaziland jest demokracją. Wiem to autentycznie od faceta, który był ministrem ze Swazilandu. Jest demokracją, ale jest król. Więc wybiera się parlament. Parlament wybiera się w wyborach powszechnych. 50% głosów posłów mianuje król, a 50% wybiera się w wyborach powszechnych. Ale w wyborach powszechnych może tylko startować ten, kto skończył Królewską Akademię Dyplomatyczną, do której mianuje król. I tak samo jest z tym wszystkim, bo z jednej strony, jeżeli szef służb powie, bo ktoś na przykład jest poważny, pracuje dla państwa i tak dalej, więc... i wykonuje ważne zadania operacyjne, może złożyć fałszywe oświadczenie lustracyjne, które jest w aktach danego urzędu, a prawdziwe oświadczenie lustracyjne jest w jego aktach w danej instytucji. Decyduje o tym szef służby, więc proszę państwa, po co ten cyrk? No ale właśnie. Mariusz Kamiński, człowiek, który został złamany w 1981 roku, doniósł na swojego kolegę, jego ojca, miał 16 lat. Ale później przez kolejne 8 lat zajmowała się nim Służba Bezpieczeństwa, figurował w tak zwanej agenturalnej sieci operacyjnej pod kryptonimem Marek. On oczywiście twierdzi, że był inwigilowany. Zarówno akta sprawy, w której został złamany, jak i akta rejestracyjne, że był zarejestrowany w agenturalnej sieci operacyjnej, przez praktycznie 15-25 lat III RP były niejawne. Nie można było ich, nie wiem, czy one były w zbiorze zastrzeżonym, czy one były w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co w zasadzie na jedno wychodzi. Natomiast wygląda na to, że Mariusz Kamiński, wielki wróg III RP, pogromca Aleksandra Kwaśniewskiego, człowiek, który ganiał go tam tą Ligą Republikańską, wygląda, że miał wstydliwą tajemnicę, która nie wiedzieć czemu była chroniona też przez postkomunistyczne rządy. No to jest książka do nabycia na stronie capitalbook.com.pl z moim autografem, bo akurat Tomek nie podpisał, polecam. Panie redaktorze, ja nie znam akt Kamińskiego, nigdy się w życiu nim nie spotkałem. Widocznie nie był aż tak ważny, żeby się nim wywiad zajmował, bo wywiad zajmował się raczej ludźmi ważnymi. Bardzo ważnymi, no więc jak ktoś był nieważny, to po co się tym zajmować? To może to był dla lokalnej służby bezpieczeństwa ważny facet, bo to chyba tak trzeba do tego sprowadzić. Natomiast powiem wprost, powiem na pana drugie pytanie. Dlaczego się tym komuniści nie zainteresowali, nawet ci postkomuniści, czyli... To może zainteresowali, tylko zainteresowali tak, żeby nie było jawne. Nie, po prostu może również dlatego, że wtedy bali się stworzyć precedensu, bo jakby zrobili jeden precedens, to musieliby pójść dalej. To jest kwestia precedensu. Może o to chodzi. Poza tym to szef służby decyduje o ujawnieniu akt. Czy decydował o wyjęciu ze zbioru zastrzeżonego. Nawet po tej ustawie, kiedy niby zlikwidowano zbiór zastrzeżony, okazało się nagle, że zbiór zastrzeże, że ustawa mówi tak, że zlikwidujemy to, co uważamy za stosowne. Ujawnimy ze zbioru zastrzeżonego, ale szefowie służb decydują, co musi zostać. Czyli tak naprawdę po prostu przejrzymy zbiór zastrzeżony i... No właśnie, na tej zasadzie. Stworzymy kolejny zbiór zastrzeżony. Tylko, że część rzeczy... Pytanie takie, czy w ogóle ma sens jeszcze naciskanie publiczne na lustrację? Czy po prostu... W tej chwili moim zdaniem zupełnie już nie ma. Autentycznie już w tej chwili zupełnie nie ma. Pewnymi sprawami powinien zająć się po prostu moim zdaniem kontrwywiad. To minęło już 30 lat. Część tych ludzi już albo zmarła, albo już ma demencję, albo już się w ogóle nie liczy, nie ma dojść do żadnych środowisk i tak dalej. Oczywiście wszyscy mówią o powiązaniach, pajęczynach, ale to naprawdę tak nie działa. Tak nie działa. Czasami jednak ludzie się starzeją i przestają działać. A tutaj chodzi o tych ludzi, którzy mogli mieć wpływ na rządy, które mają w tej chwili, jeżeli żyją po powyżej 90 lat. To jest raz. Oczywiście z punktu widzenia historycznego to jest bardzo ciekawe. Ja cały czas uważam, że zawsze możemy wrócić do sytuacji, w której robimy po prostu tak zwaną ochronę kontrwywiadowczą, czyli po prostu zajmuje się pewnymi rzeczami kontrwywiad. Kontrwywiad musi sprawdzać i będzie sprawdzał. Ponieważ niestety sytuacja jest taka, że dla kontrwywiadu każdy, kto wchodzi w jakieś instytucje wrażliwe dla państwa, rządu, musi być podejrzany. Tak samo jest w FBI. Gdybyście zresztą państwo przeczytali formułki, które i jakby to powiedzieć, schemat czy draft rozmów, które przeprowadza FBI z ludźmi, którzy zająć jakieś tam stanowiska wiązane z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych, to byście zobaczyli grubą na kilka stron książkę, którą się zadaje pytań tych ludzi po prostu. To niestety tak jest, co nie oznacza, że ktoś od razu jest podejrzanym. Po to jest kontrwywiad, by tworzyć ochronę kontrwywiadowczą, więc nikt nikomu nie każe być ministrem jakimś tam i tak dalej, ale jeżeli ktoś już się staje ministrem, no to w tym momencie musi być pełny świadomy, że będzie prześwietlany. Na tym polega i to się dzieje w Wielkiej Brytanii. Vetting, ten system vetting przecież dotyczy również ich dwojej i pracy na Dworze Królewskim, gdzie jest specjalny wydział w kontrwywiadzie, który robi ten vetting, który naprawdę jest dużo gorszy niż u nas, bo nasza ustawa o dopuszczeniu, bo u nas to jest dopuszczenie do informacji niejawnych. Nie. To nie chodzi tylko o to, czy się dostanie papier, czy się nie dostanie papiera, że się ma informacje niejawne na tej zasadzie. Nie, to są specjalne wydziały, zarówno w FBI i tak dalej, które dokonują dokładnego, niezależnie od tego, czy ktoś ma. Co więcej, ktoś może mieć dopuszczenie do niejawnych, to robią inaczej. Natomiast to robi inny wydział zupełnie i tak te vettingi się nim zajmą. No więc albo robimy w ten sposób. Natomiast to, co się dzieje, kiedy to się staje polityczne, kiedy występuje jakiś poseł, czy to Macierewicz, czy nie Macierewicz, czy ktokolwiek zaczyna krzyczeć na temat agentury i tak dalej, jest zaprzeczeniem tego wszystkiego i paradoksalnie jest, bo to, co zrobił Macierewicz w 1992 roku, to on zneutralizował jakąkolwiek lustrację na przyszłość. Autentycznie. To się zaczęło. Prawdopodobnie zrobił to specjalnie. Na czyje polecenie? Na czyje polecenie? To się możemy tylko domyślać, na czyje polecenie, bo komu by to służyło? Tylko komu to służy? A komu? Tylko i wyłącznie Rosjanom. Tylko i wyłącznie Rosjanom. Proste, jak konstrukcja cepa. Cały czas zresztą tak uważam. No to podsumowując, lustracji nie było. I po 30 latach nie ma już ona największego sensu. Taka jest pańska komunikacja. W tej chwili nie ma żadnego sensu. A ja, drodzy Państwo, bardzo bym chętnie chciał jednak zobaczyć minę paru ludzi. Mam takiego szczególnie jednego człowieka na oku, który współpracował w latach 80. Panie redaktorze, umówmy się. Z punktu widzenia operacyjnego może nie mieć sensu. Nie ma sensu, powiedzmy tak. W taki sposób, jak została robiona. Z punktu widzenia, o których pan mówi, historycznego, nazwijmy to historyczne. I napiętnowanej hipokryzji. Właśnie, zawsze będzie miała sens. A ja sobie jeszcze polecę, szanowni państwo, historię na weekend. W dobrych kioskach, w dobrych empikach. Tutaj jest o tym, jak Główny Urząd Statystyczny fałszował statystyki przedwojennej Polski. Bo uwaga, ponad połowa Polaków nie miała przed wojną pracy. Była to tajemnica, no bo GUS pisał zupełnie co innego. Ale ludzie naprawdę mieli bardzo, bardzo pod górkę. To też tłumaczy bardzo znikomy opór przeciwko sowietyzacji Polski powojennej. Po prostu ludzie byli biedni przed wojną i nie byli wcale zadowoleni z tego, co było. I uwaga, też polecam erotoman Bajasz, historia Jana Brzechwy i jego podbojów miłosnych w dobrych kioskach, w dobrych empikach. A państwu i gościowi mówię do zobaczenia. Do zobaczenia.